Eureka. Słuchamy audycji popularno-naukowej Eureka w programie pierwszym Polskiego Radia. Historia saskiej dynastii Wettynów prowadzi nas do Drezna, które było ośrodkiem władzy i splendoru władców. Miejsce na polskim tronie elektorów Augusta II i Augusta III różnie jest oceniane i między innymi o tym porozmawiam z panem doktorem Pawłem Ignaczakiem z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu. Po śmierci króla Jana III Sobieskiego nad Rzeczpospolitą Obojga Narodów panowali kolejno dwaj monarchowie, ojciec i syn. Było to apogeum trudnej, złotej wolności szlacheckiej. Mimo to Sasom zależało na polskiej koronie. Dlaczego? Pani redaktor, to jest pytanie bardzo interesujące, a odpowiedź na to pytanie jest bardzo złożona i skomplikowana, ale ja rozumiem, że odpowiedź tutaj ma być krótka tak i jest. Prosta. A zatem spójrzmy na to z tej strony. Saksonia pod koniec XVII wieku należy do najbogatszych państw składających się na Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, czyli na Rzeszę Niemiecką, i książęta elektorzy sascy należą do najważniejszych książąt, ale jak się ma dużo, to się chce mieć więcej i czegoś brakuje do splendoru i tym czymś była właśnie korona królewska. Jako książęta elektorzy, książęta sascy byli bardzo ważnymi urzędnikami, czy bardzo ważnymi monarchami w obrębie świętego cesarstwa, ale byli podporządkowani cesarzowi i właśnie korona Polski dawała im właśnie takie poczucie suwerenności. Tło historyczne podpowiada, że sytuacja polityczna i militarna w Rzeczpospolitej wymagała zdecydowanych działań, których jednak nie podjęto, co ostatecznie doprowadziło do kryzysu i rozbiorów w późniejszym okresie i czy to jest właśnie bilans panowania Sasów? Można by tak powiedzieć, ale jest to spojrzenie bardzo upraszczające ówczesną sytuację polityczną, wewnętrzną i zewnętrzną. Musimy pamiętać, że August II, który objął tron Polski no właściwie z marzeniem, żeby być takim konkurentem Ludwika XIV, a więc władcy absolutnego, zderzył się z polską rzeczywistością. Jako król w Polsce musiał słuchać Sejmu, musiał słuchać swoich poddanych i nie wszystkie pomysły, które chciał zrealizować, mógł wykonać. Zresztą tutaj takim bardzo dobrym przykładem na zrozumienie tej trudnej historii jest sam fakt, że zaledwie kilka lat po objęciu tronu musiał abdykować w wyniku klęski w wojnie północnej. Jednak popularność Sasów i ich zasługi dziś doceniane to jest zwłaszcza mecenat artystyczny, kultura i sztuka Drezna i Warszawy, które przenikały się wzajemnie. Bez wątpienia tak. Trzeba spojrzeć na tę całą sytuację, że August II i także jego syn, pomimo tego, że nie mogli być władcami absolutnymi jak Ludwik XIV, to mimo wszystko chcieli budować wizerunek siebie właśnie jako władców absolutnych. Dlatego August II tak bardzo był zainteresowany rozbudową Drezna. Rzeczywiście, jak podają badania, w ciągu panowania Augusta II, później Augusta III, Drezno rozrosło się dwukrotnie. Pod koniec panowania Augusta III miało już ponad 60 tysięcy mieszkańców. Choć nie należało do największych miast europejskich, bez wątpienia w Europie Środkowej należało do dużych metropolii, ale przede wszystkim niezwykle interesujących pod względem artystycznym. August II dbał o budowę nowych kamienic, nowych pałaców, nowych przestrzeni reprezentacyjnych i tutaj świetnym przykładem jest Zwinger, który jest właśnie takim późno-barokowym kaprysem władcy, który nie służy do niczego innego jak tylko do zabawy. To jest jedna wielka przestrzeń przeznaczona na zabawy dworskie. Tymczasem w Warszawie podczas panowania Sasów nastąpił m.in. rozwój czytelnictwa. Sięgano nie tylko po książki, kalendarze czy encyklopedie, ale także czasopisma, jak chociażby wydawany od 1729 roku przez Zgromadzenie PR-ów Kurier Polski. Ponadto w 1747 roku otwarto pierwszą w Polsce bibliotekę publiczną braci Załuskich. Również powołano Kolegium Nobilium dla zamożnej młodzieży szlacheckiej. Zdecydowanie warto zauważyć, że Związek Polski i Saksonii bardzo przyczynił się do rozwoju rynku książki w Polsce. A to dlatego, że częścią Saksonii był Lipsk.
to jedno z głównych miast Saksonii, gdzie odbywały się słynne targi lipskie, w zasadzie najważniejsze targi w Europie Środkowej w pierwszej połowie XVIII wieku. Co więcej, Lipsk był też w tej części Europy chyba najważniejszym ośrodkiem wydawniczym. Działało tutaj bardzo wielu wydawców i co ciekawe, ci wydawcy, zwłaszcza w czasie panowania Augusta III, chętnie przenosili się do Warszawy. Chociażby Michał Gryl czy Wawrzyniec Mitzler de Kolow, którzy zakładali tutaj drukarnie, księgarnie. I tutaj jeszcze taka może ciekawostka. Pod koniec panowania Augusta III biskup poznański Teodor Czartoryski interweniował z powodu działającej na terenie Maryvillu księgarni prowadzonej przez saskich księgarzy, gdzie sprzedawano książki nieprawomocne, a więc Monteskiusza, Woltera, a zatem najnowszą myśl europejską, i z punktu widzenia ówczesnego kościoła katolickiego były to książki mało interesujące. Ale co ważne, ta księgarnia miała wsparcie dworu królewskiego, a zatem tutaj też widzimy, że ten dwór królewski przyczyniał się do rozwoju czytelnictwa i do wprowadzania nowych idei do Polski. Podobnie jak oświata rozwijała się sztuka, wielu artystów działało w Polsce, także architektów. I tu mam na myśli budowę Osi Saskiej i Pałacu Saskiego w Warszawie. Oj tak, Oś Saska to bardzo ciekawa i bardzo ważna koncepcja. Musimy pamiętać, że Zamek Królewski w Warszawie to siedziba króla i Rzeczypospolitej, a zatem władcy elekcyjni nie mogli przebudowywać sobie, czy to od strony zewnętrznej, czy tym bardziej wewnętrznej siedziby, a zatem władcy z dynastii Saskiej postanowili wybudować sobie własny pałac na terenie dawnej rezydencji rodziny Morsztynów i tam, odwołując się do architektów jak najbardziej saskich, stworzono nową, świetną rezydencję, która, co ważne, także otworzyła Warszawę w kierunku zachodnim. Tworząc ową oś saską, Warszawa od krakowskiego przedmieścia otworzyła się na zachód. I białe złoto, czyli słynna porcelana miśnieńska z elementem starczy herbowej lektorów saskich, słynna była w całej Europie. My do dziś mamy w naszych zbiorach publicznych na przykład zastawę stołową słynnego serwisu Łabędziego, czy części tej zastawy. Porcelana to była wielka miłość Augusta II. Porcelanę wynaleziono w Chinach w VII wieku naszej ery i wiemy, że już w średniowieczu porcelana docierała do Europy. Co najmniej na początku XIV wieku pojawiały się te obiekty na terenie Europy i one wywoływały wielkie zdumienie ze względu na to, że porcelana to przedmioty niezwykle delikatne, niezwykle lekkie, półprzezroczyste, a zatem wydawało się, że jest to jakiś cud. I przez wiele stuleci Europejczycy próbowali odnaleźć tajemnicę produkcji porcelany i udało się to dopiero w pierwszych latach XVIII wieku. Johann Friedrich Böttger na początku XVIII wieku trochę przez przypadek właśnie odkrył tajemnicę produkcji porcelany i August II natychmiast zrozumiał, że oto natrafił na żyłę złota. Początkowo nakazał produkcję wyrobów imitujących przedmioty chińskie, japońskie. Już w latach 30. manufaktura miśnieńska produkowała wyroby dekorowane w stylu również europejskim. I tak jak pani wspomniała, między innymi wielkie serwisy. Serwis Łabędzi, bez wątpienia to najsłynniejszy serwis, wykonany w latach 1737-1741 dla pierwszego ministra Augusta III, Henryka von Brühla, który notabene był dyrektorem manufaktury miśnieńskiej, decydował o wyprodukowaniu tego wielkiego serwisu, który liczył kilka tysięcy przedmiotów. Przetrwał do roku 1945 w dawnej rezydencji Brühlów w Brodach, to dzisiaj miejscowość leżąca w Polsce, ale w czasie tak zwanego wyzwalania przez Armię Czerwoną serwis ten został w dużej części zniszczony, rozkradziony i tylko co jakiś czas pojawia się na aukcjach zupełnie rozproszony. Manufaktura miśnieńska z pewnością przynosiła ogromne zyski Sasom
I być może dlatego również zasłynęli jako wielcy protektorzy sztuki. W Dreźnie znajduje się galeria obrazów starych mistrzów, wiele płócien z Rafaelem Santi na czele. Arcydzieła Tycjana, Rubensa czy Rembrandta zdobią ściany muzeum. Bez wątpienia sam pomysł na stworzenie wielkiej kolekcji przez Augusta II, czy przede wszystkim Augusta III, bo on jest prawdziwym twórcą wspaniałości kolekcji drezdeńskiej, jest związana z tytułem królewskim. Tutaj moim zdaniem nie ma wątpliwości, czym innym jest Galeria Książęca, a czym innym jest Galeria Królewska. Zresztą, proszę Państwa, warto zwrócić na to uwagę, że obrazy do dzisiaj prezentowane są w ramach, które zdobione są herbem państw Augusta III, a zatem Saksonii oraz Rzeczpospolitej Obojga Narodów. To jest taki świetny symbol pokazujący, skąd wzięła się ta kolekcja. Była tworzona w sposób iście monarszy. Przywołam chociażby dwa przykłady. W 1745 roku August III zakupił od Franciszka III d'Este z Modeny, od księcia, który popadł w ogromne tarapaty finansowe, zakupił część jego dawnych zbiorów rodzinnych, książęcych, gromadzonych jeszcze od XVI wieku, a zatem proweniencja wyśmienita. Tam znajdowały się dzieła najlepszych artystów renesansu, baroku włoskiego i tych 100 obrazów zakupionych za ogromną sumę, to było mniej więcej 600 czy 650 kg złota, to możemy to sobie wyobrazić, cóż to była za cena. Te obrazy zostały przewiezione do Drezna i do dzisiaj stanowią one największą chlubę tej kolekcji. Chociaż największa chluba Drezna, czyli symboliczny obraz, emblematyczny, to oczywiście Madonna Sykstyńska, która też została zakupiona... Rafaela Santiego, dziękuję bardzo. W sposób iście monarszy, bo cała sprawa musiała się oprzeć aż o papieża. Proszę zwrócić na to uwagę, jak skomplikowane są procesy historyczne. Gdyby elektorzy sascy nie zostali królami Polski, a zatem gdyby nie przeszli na katolicyzm, do tej transakcji zapewne nigdy by nie doszło. Otóż zakonnicy z kościoła, w którym znajdował się ten obraz w Piaczęcy, chcąc zdobyć fundusze na remont budynków, postanowili sprzedać obraz Rafaela, malowany na zlecenie papieża Juliusza II. Dzięki zgodzie ówczesnego papieża udało się sprowadzić ten obraz do Drezna. Zresztą z tym obrazem wiąże się słynna legenda, wielokrotnie powtarzana. Prawdopodobnie jest to tylko historia, ale jakże piękna. Otóż gdy obraz Rafaela przyjechał do Drezna, król August III miał podobno zejść ze swojego tronu, odsunąć tron i krzyknąć miejsce dla wielkiego Rafaela. To rzeczywiście imponujące. Polskie akcenty w kolekcjach drezdeńskich są obecne, te, o których pan wspomniał, ale nie tylko, i świadczą o tym wzajemnym przenikaniu kulturowym. Śladów polskich jest całkiem sporo. Jeśli na przykład wybiorą się Państwo do Zwingeru, żeby zobaczyć kolekcję porcelany Augusta II, warto rozglądać się za tak zwaną famille verte, czyli za wyrobami chińskimi z początku wieku XVIII, których najlepsze okazy August II zakupił od wojewody mazowieckiego Chomętowskiego na początku lat 20. XVIII stulecia. Unia polsko-saska, która skończyła się w roku 1763, ona nie przerwała kontaktów pomiędzy Polakami i mieszkającymi w Dreźnie czy w Lipsku Saksończykami. Na przykład w 1768 roku Józef Aleksander Jabłonowski założył w Lipsku Towarzystwo Naukowe Jabłonowskich, Societas Jablonowiana, które miało zajmować się badaniami nad historią i literaturą polską, czy może bardziej słowiańską. W XIX wieku towarzystwo to odeszło od swoich pierwotnych założeń, ale w 1978 roku zostało towarzystwo odnowione, odwołując się do starych zasad, i wciąż funkcjonuje w Lipsku. Przez kilka lat w Dreźnie mieszkał Józef Ignacy Kraszewski, który zresztą jest też autorem poczytnych do dziś tak zwanych powieści saskich, a więc chociażby Hrabina Kozel czy Brühl, które właśnie opowiadają o wydarzeniach z czasów Unii Polsko-Saskiej. Warto do tego muzeum zajrzeć.
Choć panujący w Rzeczpospolitej Wytynowie na pierwszym planie stawiali własne interesy dynastyczne, trudno im odmówić wkładu w polską sztukę XVIII wieku. O mecenacie saskim, ich kolekcjach i przenikaniu wpływów kulturowych mówił pan dr Paweł Ignaczak z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu za uwagę. A słuchaczom życzę dobrego wieczoru, do usłyszenia, Katarzyna Jankowska. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.